Powiedz hello vlogmas dzień trzeci. Trzeci dzień vlogmasu. Lula, gdzie idzie po śniadanku? Do przystoja. O Jezu, super. Mama, to mieszka, bo tylko to jadę, Ada. Misiek, zjedz, a nie mówimy. Jak będziesz miała pustą buzię dopiero. Tak. Ja też niepotrzebnie się ciebie zapytałam, gdzie idziesz, jak miałaś pełną buźkę. No to mów. Idę do czyszczenia. Okej. Po mega długiej przerwie. Mama, ta ja mówiłam jeszcze. No coś o ananasie. Życio? No coś co czas mówić, ci przerwam. Zobaczcie, co te elfy psotniki spusadziły. I mamy nowego kolegę elfa. Tutaj jest nasz luneczkowy z ciemnymi włosami, a tutaj taki jakiś rudy nowy elf. Kaweczkę. Czy tutaj taką kawkę? Świąteczną wybrać? Pokaż, która to świąteczna wybierz. To nie. O, tak. To ta? Okej. Połączamy na pysiach. Okej, Luna wybrała Starbucks Holiday Blend. Zobaczcie, tu wjechał mały ekspres, bo stwierdziłam, że... Oj, tutaj za wysoko idzie. Że... No, wrzucaj kapsułkę. Że tam w ogóle w sypialni nie używam, bo jak chciałabym zrobić... No... Nie dosięgasz? No. Bo jak w sypialni chciałam robić, to zazwyczaj kiedy Lam spał, a on był tak głośny, że to było bez sensu, więc dwa stoją w kuchni, póki się kapsułki nam nie skończył. Jezu, no ja nie wiem, czemu ty taka niewyraźna jesteś. Co się zadziało z tym? A tak ładnie nagrywało rano. Mówi, żeby stuknąć telefonem, że zadziała. Nie działa. Słuchajcie, ja w ogóle sobie tak naolejowałam wczoraj włosy, że chyba za mocno, ale jak nakręcimy, to mam nadzieję, że będzie lepiej. Gdzie jest słoneczka? Tu! I słuchajcie, w ogóle może po przedszkolu będą światełka do Luny pokoju. Tak. Ja w ogóle, na choinkę. Ja w ogóle już bym chciała choinkę do was do sypialni, ale... Do mnie ja kupić. Ja do ciebie choinkę? To byś chciała choinkę? Gdzie my u ciebie? Nie ma miejsca. Chcesz choinkę ze światełkami, czy światełka po całym pokoju? Pomachaj do dziadka, patrz, tam jest. Po pokoju światełka, no właśnie, więc będą w paczkomacie chyba dziś, jak po przedszkolu będziesz. I kalendarze adwentowe po przedszkolu, tak? Także, no, ja zaraz Rafała obudzę, bo oni z Lonem jeszcze śpią, się zamienimy. Pójdę do Lonka posiedzieć, jak śpi jeszcze. Nie, śmiej się jak jesz. I no, na razie taki plan. I może coś świątecznego porobimy wieczorkiem. Tak. Tak jak ten domek robiliśmy, no dzisiaj, to ja coś znajdę. Zaczynamy i pomalujemy. No, zobaczymy. Uwaga, kto tu wstał? Leon?
Powiedz hej! Mamy łobuzie. Już on jeść chce. Pierwsze, co Leon najważniejsze robi, jak wstanie, to je. Może i ty też kaślesz jeszcze? Ten kaszel trwa już, nie wiem, od tego rota chyba. Tak, już mama sprząta, ścieli łóżko, a ty siadaj na fotel. Ej, stop! Jak tulisz misiaka? Leon, jak misia przytulasz? Hej! Gotowe włosy? Także lokówka i je uratowanie są takie jakby, wiecie, brudne przez ten olejek. Także teraz jeszcze jakiś szybki make-up zrobię, ale muszę iść najpierw umyć buzię i zobaczymy się później. Co to za świąteczny dzidziul? Zobaczcie, w ogóle to jak coś, te leginsiki z szelkami, to silly sillas, czy jakoś tak to się pisze. Już wam nawet kiedyś pisałam na Instagramie o tych leginsikach. Kocham i nienawidzę mgiełki. Nienawidzę za te zaskoczenie, a kocham za działanie i szybkość w nałożeniu. Zrobię make-up sama, bo wiem, że dużo tu jest make-upów i niektóre z was nie lubicie. Ja bym wam mogła non-stop make-upy robić. Także do po make-upie. Okej, słuchajcie, make-up done, cały zrobiony. W ogóle mega tip na cień do oczu to bronzer z rozświetlaczem na jeden pędzel, cyk, 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 wymieszać sobie i na oko. Wygląda to mega śnie i ogólnie cały make-up jest tą paletką i jakieś pozostałości różu z pędzla. Także mega glowy, ładny, taki najlepszy, więc nie zanudzałam was już robieniem make-upów, bo ja zawsze robię praktycznie to samo, tylko zmieniam bronzer, róż i tyle. Ogólnie to nie wiem, czy jeszcze jest dostępna ta paletka, ona jest mega, mega stara. Chodź, jedziemy! Jedziemy! O ja pierdziele! Powiedz hej Vlogmas! Ej, no bądź milutki! Ja jestem opozwany SR. Dobrze, że oglądacie Rafa na siedlisku, bo u mnie to on zawsze taki gbur jest, co nie? Dajcie znać, bo ja tak sądzę. Zawracasz. Da! Jedziemy, słuchajcie, na wycieczkę po prostu. Pozwiedzać Rossmana, Pepko. Do RPA jedziemy. Rafał do banku coś załatwić. Poluneczkę w międzyczasie i jeszcze w międzyczasie do lekarza, żeby Leona na jakieś badania brzucha zlecić. I w ogóle. Zaszczepić będzie. Odwlec szczepienia. Szczepienie ostatnie. Bo już nas ścigają. Więc zobaczymy. Jak mu brzucha nie naprawimy i nie będzie robić non-stop normalnej kupy, to ja nie mam zamiaru na razie. Zobaczymy. I luneczce, i kaszel Leonowi, bo ja oni cały czas mi tu chrychają. Uwaga, Leon na oficjalnym spacerku. Rafał w banku, a potem jedziemy po luneczkę, ale to jakoś za godzinkę będzie po obiadku. Jezu, w ogóle ile ludzi. Ja zobaczyłam już takie słodkie misiaczki, pomyślałam, że do mikołajkowych prezentów dla luneczki, ale zobaczymy. O, zobacz Leon, patrz jaki konik. Ty lubisz koniki. Zobacz jaki konik. Fajny, co? Tu jest dużo koników. A ten jaki dziwny.
Takie opaski ładne. Tylko zaś się pewnie rozwalał. Patrzcie, jakie nowe słoje są w ogóle. Ale ładnie wyglądają. Dobra, jeszcze się cofnęłam po maskary. Dobra, słuchajcie, już Leon zjadł tubkę, je chrupa i czekamy na Rafała. A ja kupiłam tą maskarę, bo była na promocji. Za 7 dych prawie bym nie kupowała, ale jestem mega ciekawa tego brokatu. Ogólnie są opinie, że on jest szkodliwy dla oka, ale słuchajcie, nakłada się czasami takie cienie do oczu, które są mega brokatowe i to też może się dostać do oka, więc... Leon, tam czekamy, tam jest tata. Gdzie tata? Co? Gdzie? No, Leon zobaczył cukiereczki. Co tam jest, Leon, za woda? Idziemy, chodź. Idziemy? Idź do taty, no. Idziemy, chodź. Szybko, idziemy. Gdzie? A, no, to glonojad. Ty się tak na rybach znasz? No, a nie wiesz, że to glonojad? Farniowóz? Nie, nie. To co ty gadasz? Obiadek. O ja, ale Pepko, Grincze, co to są? Majtasy z Grinchem, a mi się podobają te śpioczki. Po ile są? 12. To całą rodzinkę, patrz, można ubrać i dla taty w taką samą piżamkę. Ale to są duże, wiesz, to fajnie są dziecięce. Majtasy. Teraz Rafał z Leonem jeżdżą, żeby Leon miał drzemkę w samochodzie, bo nie miał jeszcze. No, lawendowe. Zobaczcie, weźmiemy dla Luneczki i ja też będę nosić. O, ale jakie gwiazdki ładne, no trzymaj. Patrzcie, za złotówkę. A i to. Aż tyle tego? Tak. Ale jaka cena w ogóle, dobra. Nie no, ale te to zaś się rozwalą. Te są ładne. To fajne. Święta rząd. To się stąci? Co fajniejsze? To. Tak? Też będziemy robić? No, taki bidon na wodę. Takie świąteczne. Jak nie ma świąt, to można sobie zdjąć i już jest zwykły termos. Wow, takie brokaty. To jest świąteczne, czy nie? Jest. Tak? Ma bałwan. Bałwana ma? Pokaż. No? Wow. To jest. To jakie ładne, pastelowe. O, jaki dinozaur fajny. Mega to ładne. No i żyrafka, patrz, jakie dzidziusiowa. O, tu. Co to? Siba. Patrz, tu masz brokaty do ozdobienia listu do Mikołaja. Ale myślę, że już takie miałyśmy, co? Chyba. Ale mogą się nam przydać jakieś tasiemki. Takie brokatowe nawet chyba jest. Taka taśma z wzorkami. O, to chyba na mnie. Tu patrz, jaki obraz. I tu masz mazaczki i do malowania w środku takiej kulki. To fajne, co? Na jakąś atrakcję wieczorną. Tu mamy jakiś taki zestaw w ogóle do robienia chyba listów, bo tu jest i koperta. Jakiś... A co tu? O, no, to coś takiego. Ja też tu patrzę. O tak, patrz, tu mamy... Do robienia takich kartek chyba świątecznych, wiesz, z naklejkami zestaw. Pokaż. I to w śniegu, jakby taka stała wbita, to ładnie by było, co? A tu się tryby zmienia. Czy nie? No tak, wyłączyć. Mryga. I zobaczcie, w ogóle my w tamtym roku kupiliśmy te wlaski cukrowe, a teraz są takie fajne, jeszcze bardziej minimalistyczne, na kawkę. W ogóle oburzenie było w tamtym roku, że kto pije mrożoną kawę zimą. Pijemy. I co, fajne zabawki? Tak. Luna już bierze brokaty, taśmy i miała fazę na spineczki i gumki. Taki tu sweter. No taki na ciebie. W ogóle już Luneczka, jestem taka zmęczona. Gdzie ty jesteś? O, można panią kupić? Nie. Bardzo ładna. Jakim cudem to niby na 7-5 lat jest? Pokaż, choć jeszcze przymierzymy.
Wow. O, i obróćcie. Pięknie. Ona ma wenę bardzo shoppingową dzisiaj, co? Ona wszystko by kupiła. Luna, mamy już tak duże rzeczy, a święta, nim się obejrzymy, się skończą i co? I będziemy dalej choinki nosić? Nie. No właśnie. Jaka koszula elegancka. No, no, Leon to by na Wigilię był elegancki. To. Tak szczerze mówiąc, ty masz kieckę, ja mam kieckę, ale on nie ma nic takiego eleganckiego. O, ta jest fajna koszula, patrz. Taka mniej elegancka. Jak ci się podoba? To, ładne. No, to bardzo ładne. Cena pewnie zabójcza, za ile to jest? 25. No to nie najgorzej. To chcesz? Tyś taką miałaś koszulę w tamtym roku nawet chyba. Nie pamiętam. No. A to jest jaki rozmiar? A to już Leon za duży na to. Jaka przecudna koszulka i ja się śmieję, że ja bym się w nią wcisnęła. To jest niby na 7-8 lat, ale ona jest za 5 zł do piżamki, do tych moich świątecznych spodni. Czy to dla mnie? Idealna. Dla ciebie to ta malutka. Cudowne, Boże. Chcemy takie? Dla dziadka sweterek. Ja wcisnęłam się. Do spania, dobra? Tutaj strasznie ramionczka są blisko, ale... A w Lidlu wybiera bułę, tak? Różowego? Nie, nie, nie dotykaj, tylko... Dobra, okej. Okay. Zobacz, zaś pokażę. Jaki ludzik piernikowy. No, będzie dobre? A ile wziąłeś? Już masz dwa, okej. Okay, no to wrzucaj, jeszcze dwa. No, to jeszcze dwa możesz. Ty? Mhm. Są na promocji. I tak, o, takie z brzega i myślisz, że tam będą dobre? No to wrzucaj. O, to nie. To wymień jak chcesz, a ty dobre, tak? Tak. No to wrzucaj. No dobra. To wrzucaj. Już Leon się obudził, więc zaraz tata przyjdzie. Już? Okej. Okay. Chcesz wymienić. Jak wolisz świąteczne, to sobie wybierz. Świąteczne i ciepłe. No to zobaczymy, czy tak działa rabat. To weź dwa świąteczne i dwa wyjmij z koszyka te, co już mamy.